No to siemaneczko, panowie i panie, jeśli jakieś oglądają. Lecimy coś porobić, póki jeszcze jest pogoda. Nic no, nie przedłużajmy, bo trzeba się trochę pospieszyć. Lecimy do traktura. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Do tyłu. Ściemniaczek. Idziemy. Ale tu braciak nalał wody. Mianowicie, co się tu odpierdzieliło? Odpierdzieliło się coś takiego, że walnął mi odciąg. Odciąg mi walnął. Urwał się łańcuch. No, nie wiem, czy mam uciec tą część. Tu mam chyba gdzieś. O, no niestety. Ciężka maszyna. Nie pamiętam, ile to waży. Tu jest model. Uciekaj, bo nie widzę. Seria weight. 205 kg. To waży. No i niestety. Ale walnął mi odciąg. Na pewno u mnie jest dużo rolnikowatych ludzi na kanale. Kurde, ściemniaczku. Rolnikowatych ludzi jest na kanale na pewno sporo, więc no, możecie mi polecić, czy te odciągi takie, te metalowe, zdaje to coś egzamin, czy nie. No, chętnie posłucham waszej opinii a propos tych odciągów, to ewentualnie sobie wymienię, to jakoś zregeneruję na razie. Wyklepiemy, zaklepiemy, zespawamy. No i cóż, no i podczepiamy skrzynię, jedziemy na tor. Wykosić te łuki, no i pasuje coś z torem ruszyć w międzyczasie. No niestety nie jestem zadowolony z tego, ale czasami no takie akcje się zdarzają. Trzeba być na wszystko przygotowanym. Dobra, idę po jakieś kombinerki i ściągamy tu odciąg, jedną, drugą część i spawamy. Próbujemy to rozebrać. Nie wiem, czy kiedykolwiek to było rozbierane. Kurde, tu nie mam dziur wywierconych. Widziałem na internecie takie odciągi, co się przykręca. Jakby powinna być tutaj dziura wywiercona i się do tego przykręca, a tu nie widzę w ogóle u mnie dziur wywierconych, więc z tymi odciągami będzie problem, tak wam szczerze powiem. Ale ja zawsze coś wymyślę, to wywiercimy dziurę ewentualnie. Tylko wtedy osłabimy, jak wywiercimy tutaj dziurę, to osłabimy tą konstrukcję całą. Chociaż teoretycznie tutaj jest dziura wywiercona. Nie powinno się tutaj nic dziać. Że to obejrzę, ale... A nie wiem. Musiałbym to widzieć i wtedy bym wymyślił coś, żeby to zamontować jakoś. Ach, weszło. Wyszło z jednej strony. Z jednej strony wyszło. Muszę to zostawić. Gdzie w ogóle coś? Coś tam idzie. Wyszło. Poszło. Dobra, elegancko. Poszło i drugie. To jest to samo. Widzę, że niewypracowane, nie wiadomo jak. Te blachy są wypracowane. To jest, o, tutaj się wypracowało. Dobra, zakładamy i klepiemy. Klepiemy młotkiem. Nie mam gdzie. Spróbujemy to zrobić tu. Tylko to tak się wygięło, że nie wiem, czy ja to wrócę z powrotem do punktu wyjścia. Czy moje skille mi na to pozwolą? Pasuje coś twardszego. Idziemy w inną miejscówkę. Maszyny rolnicze przydają się czasami do innych rzeczy. To jest fajnie, tak. Teraz jak to wsadzę, to mogę sobie zagiąć to tak. O, to. Ja by to tak powiedział, była jedna osoba. Cyk. I prawie. Zwałoby coś takiego włożyć. Nie.
Elegancko. Tylko teraz tak się rozciągło, że mi tu brakuje. Jak to sklepać, żeby było węższe? No, idzie, idzie coś. Na kowala muszę się przyjąć. Czemu ja to naprawiam? Bo nie mam czasu. Jest robota, a zanim mi przyjdą nowe odciągi, no to minie. Więc tylko dlatego i wyłącznie naprawiam. Tak to mi się nie bawił. Jakbym miał, to mi się nie bawił w regenerację. Dobra, ciul. Zaklepujemy. Ten się zwęży wtedy. Tak, dobrze mówię? Ten się powinien zwężyć. Prawie. Dobra, tyle to nadleję. Jeszcze sprawdzimy, czy najdzie. Sprawdzimy, czy najdzie. Najdzie, okej. Dobra, idziemy to spawać, bo nie ma czasu. Będzie. Trochę brzydko. Nie będziemy tego szlifować. To nie ma wyglądać, to ma trzymać. Nie mam tych zabezpieczeń. No to zabezpieczymy to normalnie gwoździkiem zwykłym. Aha, i zapomniałem z bolca jednego wziąć, bo wziąłem do przymierzenia, a nie przyniosłem go tu. Ale dobra, ma ważne. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć, bo ciemno jak nie wiem co tu jest już. Wywiniemy gwoździe porządnie. Jest. Jedna strona jest. I widzę, że tutaj od tych odciągów wyrobiło się. O, to dość ostro. Z tej strony przynajmniej jednej. Nie jest ładnie, mi się to nie podoba. Dobra, trzeba go rozkręcić. Zabezpieczeniem do góry, żeby było widać, aby coś się miało dziać. Dobra, elegancko. Jest, jest. Tutaj wszędzie są luzy. Trzeba będzie to polikwidować. Mam nadzieję, że to będzie trzymać przynajmniej chwilę. Skrzynię podczepiamy. No i czas walić drzewo. Bo... no tutaj będzie parę takich gratów, co muszę zabrać ze sobą. Dobra, zanim włączę traktora, odepnę się tutaj. Wała odepnę. Cóż wam mogę powiedzieć o tym wałku? No kupiłem sobie taki trochę droższy, ze śrubą zrywającą. Jakby czasami mi przyblokowało coś, no niech się śruba upierdzieli, niż żeby mi uszkodziło traktor. Tyle. Tu widzę, że co 8 godzin powinienem smarować to rozsuwanie. Co 20 godzin, co 40 godzin tu zaglądać. A jeszcze nie zaglądałem. Będę musiał go rozłożyć i przynajmniej nasmarować, bo ciężko mi tu chodzi. Ciężko się
rozdziabia. Ale to ten przez ten plastik, bo tutaj go trochę przedziabiłem. Przez ten plastik to chyba tylko. Tak to chodzi, okej. Przez ten plastik. No, muszę plastik przesmarować tak samo. No to łatwiej chodziło. Dobra, palmy maszynę. Zobaczymy, czy zapoli. Dobra, niech sobie momencik pochodzi. Zegary mi trochę się na tuchą. Płotnik się trochę tuszę. Tego odpinać, tak wam szczerze powiem. Ja tu nie mam zawleczek, mam śruby, bo od trawa lubi mi kurde odpiąć zabezpieczenia. No ta mniejsza raczej nie, ale nie będę ryzykował, bo już sporo zabezpieczeń zgubiłem, nie?
Dobra. Pasuje to rozładować. O, jakie fajne. Jakie fajne. Ziomeczek se zbudował. Też sobie myślę zbudować coś takiego. Taki wynalazek. Tak, żeby traktora nie odpalać, a czymś takim małym, fajnym sobie przejechać szybko, nie? Dobra, kończymy ten odcinek, bo no niestety zaraz bateria mi padnie, a nie chcę mi się lecieć wymieniać. No i jeszcze możecie mi a propos tych odciągów tutaj powiedzieć, co sądzicie o tych odciągach, tych takich metalowych, sztywnych. Czy to w ogóle coś jest warte? Ewentualnie zainwestuję, zamontuję, bo te łańcuchowe, no to jak gibię tą kosiarką bijakową, a jakbym zamontował jakiś cięższy sprzęt, no to łańcuchy strzelają, no nie ukrywajmy. A u mnie są same nierówności, bo sarny dziki zryły wszystkie drogi dojazdowe, więc no cóż poradzę. No pasuje w coś zainwestować. Możecie mi też powiedzieć a propos tego wycieku, bo ktoś mi kiedyś pisał, że tam są tylko o-ringi. Możecie mi napisać, czy to tak się będzie dało naprawić, bo to mi wycieka spod tego dziadostwa. Nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa. No i właśnie chcę to zrobić, ten wyciek, bo to mnie denerwuje, tak wam szczerze powiem. No takie wylewanie się, nie leje się tego dużo, ale jest mokre i tak wygląda. No i zwolnice mi kurde puszczają, tutaj widać kapie mi ze zwolnic, gdzieś tu uszczelniacz strzelił, puścił, no i muszę dolać do zwolnic trochę oleju prawdopodobnie, no i zrobić to na zimę to rozbiorę i prawdopodobnie zrobię, bo teraz to się nie opłaca. No i tutaj będzie też do poprawiania trochę, no bo nic nie ruszałem, jest jak było, a widzę, że taka robota jest nie po mojemu. Ja januszuję dużo, ale też lubię, żeby było to tak zjanuszowane, a się trzymało. Ten kabel tak wisi za nisko, nie musi chyba taki gruby być znowu, tak wam szczerze powiem, żeby to odpalało chyba. Aż taki gruby chyba nie musi być. Tutaj nie ma miejsca nigdzie, z przodu też nie ma miejsca. Tak to by wywalił akumulator gdzieś do przodu, ale nie ma miejsca w ciapku. A po to bym wywalił, żeby zrobić obciążnik tutaj z przodu, nie? Wsadziłbym sobie tu gdzieś akumulator z przodu i taki naturalny obciążnik, bo nie mam w ogóle obciążnika z przodu. Myślę sobie jakiś z ołowiu zrobić. No nie wiem. To jak na fulla dowalę, nie wiem ile tu wchodzi. Wchodzi tutaj no, kopiasto, zawsze doładowywuje takie drzewa. No to mi troszeczkę przód stawia. Troszeczkę mi przód stawia. A nie mam na razie żadnego wozu. Myślę jakoś jedną osiówkę zrobić. No, dwukołówkę jakoś. Tyle. A, jeszcze jedno pytanie do was. Uwaga, słuchajcie mnie. Bo mam problem taki, że te koło, jak przedni rozstaw osi jest to za szeroko. Za szeroko względem tyłu. No i właśnie nie wiem, jak sobie z tym poradzić, bo chciałbym zrobić tak, żeby środek tego koła był względem na środku tylnego i właśnie, kurde, nie wiem za bardzo, jak to zrobić. Podobno tą belkę da się tam jakoś poszerzyć czy coś, ale ja bym chciał to zwężyć. Czy jest taka opcja? Właśnie nie wiem, kurde. Bo tył nie chcę poszerzać, bo wiem, że można zrobić tak. Możecie mi napisać, czy dobrze myślę, że po prostu tak jakby wieniec tego koła, bo wieniec tej, kurde, obręczy całej, tutaj jest taki jakby dystans i ten dystans aż po zewnętrznej stronie, tak żeby było nie od wewnętrznej, tylko od zewnętrznej i wtedy automatycznie te koła mi się przestawią tutaj o, nie wiem, o 3 cm, czyli o 6 cm rozstaw mi się poszerzy, chociaż i tak to będzie deszko mało, bo z tyłu mam 125 rozstaw, a z przodu jest 140 i właśnie chcę to zwężyć, bo jak obsypujemy ziemniaki albo coś, to to koło jest, zewnętrzna część tego koła jest
można powiedzieć, że się praktycznie pokrywa. Zewnętrzna część koła tutaj z zewnątrz z tym się pokrywa, tak można powiedzieć, ale jest ciężko, jak się jedzie wrzątek, o tak można powiedzieć, no to trzeba jechać w porządku, można tak powiedzieć, no. No trzeba jechać w porządku, nie w środkiem, no i tak jest ciężko trochę trafić. Myślę zrobić tak, że, uwaga, słuchajcie mnie, chciałbym odkręcić te śruby, te dwie, wepchnąć tą ośkę na maksa, to jest chyba półoś, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale chyba półoś. Chciałbym tą półoś na maksa wepchnąć, bo akurat by wychodziło wtedy, że jest na środku tamtego koła i wywiercić od nowa, to jest chyba rura jakaś, znaczy pusta jest to w środku, więc wywierciłbym tutaj dziurę może na wylot. Jedną i potem drugą. Oczywiście mówię, jak to zwężę i tu będą otwory, no to wywiercę się może na wylot. Możecie mi napisać, czy jest sens to w ogóle tak kombinować. Czy da się to tak w ogóle zrobić? No bo chciałbym to tak zrobić, no bo to jak się jedzie po jakichś rządkach albo po czymś, no to ściąga, a potem tak krzywo wszystko wychodzi. Ciężko, no dla początkującej osoby jak ja, no to ciężko jest w ogóle ujechać to prosto. A jak się będzie jechać tak środkiem rządka, przednim kołem, no to tyle no, będzie trafiać też w sam środek, więc mi się wydaje, że to będzie ok. Tak, piesku? Tak? No, możecie mi napisać w komentarzu, bo wiem, że dużo rolników mam na kanale, więc chętnie od was radę przygarnę. Dobra, no więc jak mówiłem, no chcę to... Uciekaj, czekaj, bo chcę pokazać widzom coś. Uciekaj! Czyli włożyć tutaj na maksa, wywiercić nowe otwory. Dwa, mam nadzieję, że się chyba nie złamie tutaj nic, ani nie rozwali. Chyba nie, raczej nie. Jak coś, no to kupię nową półośkę. No i oczywiście wiem, że zbieżność trzeba będzie ustawić. Tylko, nie, jest regulacji na tyle. No, widzę, że jest tu sporo gwintu. Z drugiej strony też jest sporo gwintu. Więc jak ja to zwężę, no to będzie ok. Tak mi się wydaje, że będzie ok. Z drugiej strony też jest sporo gwintu. Z jednej i z drugiej strony. Na tyle, co ja tu zwężę. No i wtedy tylne koło będzie tutaj na środku tamtego. Znaczy przednie koło będzie na środku tylnego. Mi się wydaje, że będzie wtedy fajnie. Jeszcze chcę podszlifować trochę te ograniczniki. Trochę bardziej. Bo mam mały skręt, można tak powiedzieć. Że trochę mały skręt mam. Ale to jeszcze sobie, jak zwężę, to ewentualnie wtedy jeszcze sobie to sprawdzę. No. Dobra, piszcie na dole w komentarzu. Liczę na was. I tyle, no. Mam nadzieję, że coś z tego będzie, bo chciałbym. No i pasuje go kiedyś umyć tego ciapka, bo cały brudny, on nigdy nie był silnik jeszcze myty. No, z oleju. Tył był urobiony. Trochę zachlapany od ropy. Dobra. W górę, jeśli się mu podobało, jeśli się nie podobało, łapeczka w dół. Zachęcam też was do subskrypcji kanału, jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie z dzwoneczkiem. No, zobaczymy jak tam wyjdzie z filmami, postaram się częściej nagrywać coś w tym stylu, takie vlogi, można tak powiedzieć, nie wiem czy to można nazwać vlogiem, mam nadzieję, że tak. Jeśli wam się podobało, możecie napisać też w komentarzu, co bym mógł zmienić w tej formie filmu, czy jest odpowiednia, czy coś wam się nie podoba. No, czy się wam coś podoba. Dobra, kończę, bo zaczynam pierdzielić bez sensu, więc do następnego, trzymajcie się, hej!